Cześć, tu Adam. Krzysiek. Witamy na kanale Auto Discover. Dzisiaj będziemy Wam prezentować dwa samochody. Co je łączy? To, że są czarne. Z tej samej stajni. Dokładnie. I mają ten sam silnik pod maską. Różnią się jedynie wagą i napędem. I wszystkim innym. I poza tym wszystkim. Jedno to jest rodzinny 7-osobowy SUV, a drugi... To jest, powiedzmy, że sportowy. No ale jako możemy o nim powiedzieć muscle car, może nie tak. Jest to Challenger, ale bardziej funkcjonalny pony, Charger. Pony car, bo 3.6 ma pod maską, pony, nie? Car. Pony car, chociaż wygląda na muscle cara, ale ja Wam powiem, bo jeździłem i tym, i 5.7. Dlaczego, w czym jest 3.6 lepszy od 5.7, a w czym nie jest lepszy? Pewnie każdy myśli, musisz mieć V8, nie? Nie do końca. Cenowo też się to opłaca. Auto jest w pakiecie Black, jest to XXT Black, czyli taka wersja, można powiedzieć, w miarę podstawowa, ale ma te tutaj, grill ma na przykład czarny, takie dodatki ma czarne, ma dodatkowo jeszcze doposażony jest o koła 20-calowe, też czarne. Ma 20-calowe czarne koła, w środku znajdziemy nawigację materiałową, tapicerkę, skrzynia biegów jest 8-stopniowa. Silnik o pojemności 3,6 litra V6, 297 koni połączony z 8-biegową skrzynią biegów. To jest bardzo fajne połączenie, w tym aucie spokojnie daje radę. Moim zdaniem nawet jest lepszy od V8 pod jednym względem. Do jazdy na pewno w zimę będzie lepszy, ponieważ tak trakcji nie gubi. Tak jak mam okazję jechać V8, a tym, no to każdorazowe wciśnięcie gazu w V8 do spodu równa się z zerwaniem trakcji i to auto wcale tak fajnie nie odjeżdża, no bo trzeba mieć tą przyczepność. A tutaj po prostu to auto odjeżdża i nie ma żadnych, że tak powiem, problemów ze złapaniem trakcji, no bo ta moc jest mniejsza, więc po prostu jest jakiś problem z przeniesieniem może mocy, napędu, więc nie zawsze mocniejszy będzie lepszy. No na pewno na mokrym czy coś nie zawsze to V8 lepiej wystartuje, tym bardziej w automacie, gdzie nie mamy jeszcze wpływu na uślizg sprzęgła tak naprawdę. W ramach ciekawostki tutaj skrzynia, producentem skrzyni do tego samochodu jest producent tej skrzyni, która ląduje również w BMW. A czy wiecie, jakiej firmy jest ta skrzynia? Jak wiecie, no to piszcie na dole w komentarzach. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj pod maską. Jak widać, 3,6 litra VVT, czyli on będzie miał zmienne fazy rozrządu, czyli po prostu to auto, no naprawdę, ja jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak on dobrze przyspiesza. Co do tej wielkości auta i do tego silnika, ktoś by się spodziewał, że to będzie mu, a to nie jest mu. No wiadomo, że to nie będzie taki typowy muscle car, który ryczy i V8 bezapelacyjnie ma dużo lepszy dźwięk i nie ma tutaj się nawet na czym zastanawiać. Ale jeżeli ktoś chce i taniej jeździć takim autem, to auto można spokojnie zagazować. Zresztą ten obok, taką instalację, taki potlenek ma, pewnie też pokażemy tą butlę, jak to wygląda. Standardowo, nie wiem czy wiecie, ale większość Amerykanów, jak nie ma paska, tu akurat jest, albo sobie dokleja po prostu z takiego, no, z folii do szyb, nie? Często, gęsto w tych autach, które gdzieś przywoziliśmy, nie dość, że szyby oklejone, to jeszcze pasek na szybie. W środku tapicerka materiałowa, kierownica skórzana, tempomat, wiadomo, standardowo. Otwieranie samochodu jest bezkluczykowe, tutaj ten bardzo fajny lewarek. Tutaj akurat w tym aucie mamy też nawigację, więc w niektórych wersjach nie ma nawigacji, ale dość tanio, relatywnie można sobie to doposażyć. Auto jest dość duże, bo ma ponad 5 metrów, więc wielkościowo to jest praktycznie BMW serii 7. Z tyłu mamy fajny dodatkowy spoilerek i pewnie co niektórych interesuje, jaki tu jest duży bagażnik. Pokażemy. Bagażnik jest dość spory, ale no jak to w tych amerykańskich autach, te wnęki i ten dość archaiczny system otwierania zajmuje dość dużo miejsca. Ale śmiało można powiedzieć, że to jest rodzinny wóz, a jeżeli byście chcieli go doposażyć o podtlenek LPG, no to tutaj miejsce pod podłogą jest dużo, więc spokojnie dość duża butla się tutaj zmieści. Piszcie w komentarzach, czy dla Was 3,6 litra to już jest faktycznie amerykańskie auto, czy musi być V8. Bo do rodzinnego SUV-a chyba nie musi być V8. No to chodźmy zobaczyć teraz Durango. Tak właśnie, jeżeli Adam wspominał o gubieniu trakcji, jeżeli nie chcecie gubić trakcji, to polecam Durango z napędem na 4 koła. Również silnik 3,6. Możemy sobie otworzyć, co mnie mega zaskoczyło. To jest ilość miejsca, która jest pod maską. Jak wiecie, te wszystkie nowe samochody, czasami tam się igły nie da włożyć. Jest dzyndzel. Zobaczcie, tu jest kolektor, ale zobaczcie, ile tu jest, normalnie można tutaj wejść. Więc zobaczcie, ile tu jest miejsca. Wiadomo, SUV jest ogromny, a poza tym tak samo można zamówić go z silnikiem 5.7, więc ten silnik musi się gdzieś zmieścić. W każdym razie ja bym się tam spokojnie zmieścił, Adam myślę też.
Tak, tu już jest założona instalacja gazowa. Polska instalacja, tak, nie? Dokładnie. Nawet nie widać, to wszystko jest pod pokrywą ładnie schowane, nie? Tak jak wspominałem, 80 czy 90 litrowa instalacja gazowa. Czy nie wiem jakie średnie spalanie gazu, trzeba by właściciela spytać, ale myślę, że no do 20 litrów, czy do 20 litrów gazu ten samochód w jeździe po mieście spali. Jest to wersja limited, podobnie jak Charger na 20-calowych felgach. Tu są jeszcze dwa pakiety dołożone. Jeden to jest pakiet premium, gdzie dochodzi nawigacja, gdzie dochodzi szklany dach, nagłośnienie Beats z 500-watowym wzmacniaczem, tak jak już wcześniej wspominaliśmy. W standardzie są trzy rzędy siedzeń, czyli jest to SUV siedmiosobowy. To nie jest taki SUV siedmiosobowy jak europejski, czyli jak podniesiemy tylnie siedzenia, zresztą możemy podejść i pokazać. Ale nie, bo często producenci w Polsce... Kij na wyposażenie. Kij do podnoszenia maski, nie? Jesteście prawie dwumetrowi obydwa, tak. To może ja wejdę na tylne siedzenie. Dobra. I zobaczymy. Tak, no sprawdzimy. Że nawet zobaczcie, że nawet po podniesionych siedzeniach nie siedzicie na szybie bagażnika, czy w razie wypadku, czy nawet jakieś zakupy, cokolwiek. Możemy zabrać piątkę dzieci jeszcze... I dwie bagażowe zakupy. Walizki, nie? Tak, wejdą tu dokładnie. Spokojnie. Albo jedna taka średnia. Dokładnie. Wszystko jest prosto, po amerykańsku. Tak, w ogóle ten samochód jest mega prosty tak naprawdę. Wszystko jest, wiadomo, ta jakość plastików to wszystko nie jest takie jak w samochodach europejskich, ale pod względem wygody, komfortu, podróżowania dalekich tras, to wsiadacie rano, zajeżdżacie do Włoch czy na Chorwację, na wakacje i nie jesteście w ogóle zmęczeni, bo ten... Ale zauważ, że producenci europejscy zazwyczaj dają dobre materiały w środku, tam gdzie kierowca maca, a tam z tyłu tak. To jest tak naprawdę, to będzie bardzo podobny plastik jak jest tutaj, czy to nawet w markach premium. To nie jest lepiej bagażnik wykończony. No, dokładnie. W siódemce ewentualnie, jak otworzysz, to masz taki miękki dywanik, ale fajny wóz, nie? Więc klapa podnoszona też elektrycznie, co jest jako dodatek, mi się wydaje, że warto dopłacić. To co, wsiadamy do tyłu? Zobaczymy. Wsiadamy do tyłu, zrobimy to dla was. Nawet siedzę! Ale więcej miejsca niż w niejednym hatchbacku w drugim rzędzie, nie? To spokojnie jest w stanie, myślę, do 100 km. Tak. Miejsce na nogi jakieś macie? Przejechać. Nie, no dotykam fotela, ale siedzę, nie? A, czyli także ten trzeci się nadaje. Na taksówkę się nadaje, śmiało możemy powiedzieć, że trzeci rząd nie jest po to, żeby było jak nie tylko dla Dacia na przykład, nie? Jest jak w Loganie, że jest siedmioosobowy. Ale naprawdę, naprawdę komfort, w miarę komfortowo można pojechać. Patrz, jaki szybki patyn w ogóle, nie? Czasami, patrz. Kurczę. No, i patrz, to nie opada. Dobrze jest to zrobione. O, tu próg też się przydaje, nie? Kierownica... Ale miękkie to jest, nie trzeszczy, nie? Tak jakby się komuś wydawało, że to będzie trzeszczeć, nie? Bo to amerykańskie to musi trzeszczeć. No nie trzeszczy, jest miękkie, nie? No, dokładnie, no. Powiedzmy jakość Astra trójki, nie? Tu u góry. Astra trójka już była takim przełomem, że dwójka była takim plastikowym autem, a Astra trójka no to już miała tą deskę miękką taką u góry, nie? No, ale ilość miejsca w środku, zobacz, oboje jesteśmy w stanie tak. Rękę na podłokietniku położyć, miejsce na dwa kubki, no wiadomo, redukcja do gazu. Miejsce na dwa kubki i redukcję do LPG. Ten samochód, z tego co widziałem, nawet ma elektrycznie sterowaną kolumnę kierowniczą, więc to wyposażenie jest wirtualne zegary. Nawigacja taka sama jak w Chargerze, panel tak, klimatyzacji też. Środek to wszystko jest przeniesione z Chargera. Wszystko tak naprawdę jest wszystko przeniesione z Chargera, no ale tutaj to wszystko jest, no jest miękkie, nie ma się do czego doczepić, no imitacja drewna w środku, nie wygląda to źle. Myślę, i to jest SUV, to nie jest van, nie? Tak naprawdę napęd na cztery koła, wysoki prześwit. I dużo lepiej moim zdaniem, no nie wiem, ja akurat za vanami nie przepadam, a SUVy lubię bardziej, nie? No, jeżeli miałbym kupić vana, no to wybrałbym SUVa, a coraz więcej pytacie nas o takiego Dodge'a, no to naprawdę jest to duże, rodzinne auto, gdzie spokojnie można do tego założyć gaz i z tym silnikiem też będzie dawał radę.